Stanisław Gorczyca, senator RP. Stawiam na profesjonalizm i rozsądek. Krzysztofa Żyndę znam jako człowieka pracowitego i konsekwentnego. Nasze miasto potrzebuje rozsądnego zarządzania. Tylko to zagwarantuje jego zrównoważony rozwój. Zapewniam Państwa, że moim priorytetem na stanowisku burmistrza będzie ścisła kontrola nad wydatkami Urzędu Miasta i podległych mu instytucji. Koniec z bezmyślnym trwonieniem pieniędzy. Ostróda musi być miastem przyjaznym przede wszystkim dla jej mieszkańców. Wiem, że Ostrudzianie mogą na niego liczyć. To najlepszy kandydat na burmistrza Ostrudy. Licząc na Państwa głosy, serdecznie zapraszam na wybory. Nazywam się Wojciech Januszkiewicz, mam 43 lata, jestem Ostrudzianinem, mężem, ojcem, przedsiębiorcą. Jestem dumny z Ostrudzian. To dzięki nim udało się referendum i przed Ostrudą lepsze jutro stoi otworem. Jestem też dumny z naszego pięknego miasta, fontanny, amfiteatru, stadionu, centrum. Ostruda dalej musi pięknieć, przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla turystów. Wiem, jak to zrobić, mam pomysły i zaplecze. Dobry gospodarz musi kochać swoją ziemię. Chcę zostać burmistrzem Ostrudy, bo po prostu kocham to miasto. Proszę o Twój głos. Kochani Ostrudzianie, znacie mnie, jestem Waszym przyjacielem, sąsiadem, znajomym. Zawsze szukam zgody między ludźmi, staram się rozumieć każdego. Razem skutecznie odwaliliśmy skupioną na sobie, bezduszną i arogancką władzę. Wspólnie zawrócimy Ostrudę na kierunek, w którym wszyscy będą mieli należny szacunek oraz równe szanse. Liczyć się będzie godna praca i bezpieczeństwo rodziny. Proszę o Państwa głos 14 października. Drodzy Ostrudzianie, być Ostrudzianinem to powód do dumy. Nasi liczni goście nie kryją zachwytu dla naszych nowych obiektów, w tym ostatnio Centrum Targowo-Biznesowego. To wszystko należy do nas, Ostrudzian. Musimy dążyć do tego, żeby te obiekty pracowały dla całej Ostrudy. Mamy podstawy rozwoju, o których inni mogą marzyć. Proszę, wybierzcie Państwo burmistrza, który na pewno nie zmarnuje szansy i dorobku, który współtworzył. Wybierzcie Olgierda Dąbrowskiego. Jako Ostrudzianin znam potrzeby mieszkańców. Podczas kadencji burmistrza Jana Nosewicza powstało wiele nowych zakładów pracy, przez to bezrobocie spadło z ponad 30 do prawie 10%. Powstało również wiele obiektów, które służą i będą służyć mieszkańcom Ostrudy. Miasto stało się przyjazne dla mieszkańców. Burmistrz Jan Nosewicz jest gwarantem dalszego rozwoju Ostrudy. Ponownie na właściwej drodze.